stanu zdrowia piłkarzy? Czy coś się zmieniło? Mariusz Pawelec jest już do gry, czy ewentualnie któryś z piłkarzy, którzy byli zdrowi? Z Mariuszem jest to tak, že ještě nejest přigotovaný do meču jutro, má zaplánovaný svůj individuální program tréninkový. Stejně tak Piotr Celeman. Že těchto dvůch na meč na Zagłębie nie będzie ve 20. A či už to 20. má panu Stalovom? Tak jak zawsze, jeszcze mamy 2 dni do meczu, także jeszcze jest czas, ale taki jakiś pomysł jasny już mamy. Dzisiajśmy mieli wideo, przygotowanie, analizę przeciwnika i trening taktyczny na boisku. Ty zawodnicy, którzy nie będą we 20 a nie są kontuzjowani, tak będą grać mecz za drugi ze spół jutro. To jest, jak już mówię, skoro pan trening taktyczny, jakiego Zagłębia pan się spodziewa, biorąc pod uwagę, że nie będzie już Ślisza, nie wiem, czy będą jakieś wzmocnienia z Ligi Słowackiej, czy nie? Jasne, że wiemy, że Zagłębie jest drużyna, która ma swoje jakości, a jest to derby. To jest zawsze taki szczególny inny mecz niż te ostatnie. Grają u siebie, także dla nich to będzie bardzo ważny zápas, ale to samo dla nas. My chcemy trzymać ten kierunek, którym idziemy teraz. Wiemy, że nas czeka trudny mecz i wiemy to, że teraz przychodzi taka część sezony, we której możemy dużo zyskać, ale i dużo stracić. 3 mecze po siebie, mamy 2 wyjazdy, ważne mecze. A trenerze, masz trener plan na te 3 mecze? Myśli trener o potencjalnych zmianach, rotacjach, czy tylko skupia się na Zagłębiu? Tak jak jsem mluvil, teraz jest przed nami ważna część sezóny, ale to najważniejsze jest ten najbliższy mecz. A teraz se fokusujemy 100% na mecz w niedzielę na Zagłębie. A máme připravené určité varianty i na ty następné meče Korona i Jagiellonia, ale teraz maximální fokus na neděli na derby na Zagłębie. A nowi piłkarze przebierają nogami z radości, bo w ostatnich tygodniach znacząco zmieniła się sytuacja kadrowa, jeśli chodzi o obronę. O ile na początku po kontuzji Goli był to problem, o tyle teraz jest już Tamas, jest Coutinho, jest Maćkowiak. Oni wszyscy dziś czekają na swoje szansę. Czy ten gęsty kalendarz, który właśnie jest przed Śląskiem, no to jest dla nich takie okienko, taka szansa? Jest to szansa, ale tak jak jsem mówił dla wszystkich wcześniej, do chłopaków, do zawodników, každý ze závodníků má můj šacunek jako trenéra, nás trenérův, a každý jeden závodník, ať je to pierší nebo 25, tak je spotřebný dla jakosti družiny a pracují na tréninku bardzo dobře a čekají na svoje šance. A teraz mluvit, jestli ta šance přichodze v neděle, v šrode nebo půžněji, to je pytání. Ale já jsem zadovolený z toho, jak pracují chlopáci v tréninku a jaký mají respekt jeden ke druhému. Toto je dla mě bardzo vážný punkt našeho dělání. A czy widząc jakby badania wydolnościowe i te wszystkie szereg innych badań, które piłkarze regularnie przechodzą, widzi pan konieczność rotowania, bo pamiętamy różne przypadki w Ekstraklasie. Był trener Smuga, który parę lat temu prowadził Lecha Poznań, on cały sezon bez względu przegrał co 3 dni czy co tydzień, jechał tą samą 11. U pana jest to możliwe, czy jednak część tych piłkarzy będzie musiała rotować? To jest vážný balanc, jako vážná řeč jest stabilizácia družiny, ale jest možlivé to, že jeliže jdu meče tak šipko po sebe, může zlapat kontuzie, může tam být jakýž problém a z toho vzhledu jsou přikutovaní i ty ostatní závodníci, kteří jsou ready a přikutovaní do gry. A trenerze, jeszcze wracając do poprzedniego wątku, Tomasz i Coutinho taktycznie już są gotowi na grę, czy oni już poznali tą filozofię, specyfikę, jak na tych swoich pozycjach mają grać, że mogą wejść i wystąpić od pierwszej minuty bez żadnego problemu? Z nimi jest to tak, że są przygotowani. Jest to krok po kroku. Każdy jeden trening, każdy jednej analizy, której robimy, każdy jeden mecz, który nie byli na boisku, ale oglądali z ławki, jest pro nich postęp w górę. A tak jak mówię, jako ja,
szanujemy jejich profesjonalizmus każdego jednego zawodnika, a tylko teraz musi poczekać na swoje szanse a jeliže ta szansa przychodzi, być przygotowany. Panie trenerze, wspomniał o tym przed chwilą Michał Chrapek. On mówił, nawiązywał do tego jesiennego meczu z Zagłębiem, który skończył się remisem 4-4 i on powiedział, że pod względem organizacji gry to był jeden ze słabszych meczów Śląska. Pan, wracając do tego meczu, czy to w czasie odprawy, czy w czasie przygotowań też jest tego zdania? Zawsze, jeliže taki mecz jaki był, tak jest bardzo atrakcyjny dla kibiców. 4-4 wynik, na obie strony bardzo ofensywna gra, ale w Češti, w trakcie meczu nam tam brakowało lepiej organizacji w naszej grze, specjalnie do obrony, do defensywy. Dlatego to było tak. Ale z drugiego punktu widzenia zase tam był jakby duży desire, to pragnienie zrobić dobry wynik a pokazać kibicom obydwu drużyn dobrej gry. O to też dopytałem. Z czego wynika, że środkowy pomocnik kolejny mecz najwięcej kilometrów wykonuje? Nie Przemek Płacheta, który gra na skrzydle, nie boczni obrońcy, najwięcej kilometrów wykonuje Michał Chrapek. Pan od niego wymaga tak aktywnej gry, że on aż tyle biega? Czy on za dużo biega nawet? Ogólnie aktywność to jest jeden z głównych punktów naszej gry. Aktywność w obronie. Ať jest tam presja na pilku, ať wiemy, jeli napadáme wysoki, średni nebo niski pressing. Ale v ataku také je tam aktivnosť, ať je tam pivka je zbieganie. A šacunek do Michala, ktorý v Češni se mluvilo, že Michal Chrapek je pivkář, je dobrý závodník, ale možná trochu menej biega, ale teraz pokazuje ne tylko v jednom meču, ale i v těch kolejných mečech, že je přigotovaný fyzicky bardzo dobře. A toto je vážne, ne tylko od něho, ale i od ostatních těch następnych zawodników, ať są tu skrzydłowi, ať są tu boční obroncovi. Jest to o robotě. Já si myslím, že profesionální pilka v tomto čase je o dužej práci, o tvrdé práci, těžké robote. A jeliže je tam těžká práce, zaangažovaně, dobrá organizace hry i aktivnost, a jasně, že jakost, tak pak tomto je dobrá podstava toho zrobit dobrý vynik. Ale on tyle biega dlatego, że pan od niego tyle wymaga? Czy on biega i trzeba mu nawet po meczach pokazywać, że tu za dużo, tu mogłeś się lepiej ustawić i nie musiałbyś biec? Gdzie jest jakby bardziej przyczyna? Po każdym meczu si robimy analizę, ať z całą drużyną, nebo i indywidualnie, ale u Michala jest to tak, że on jest jednym z naszych najwięcej konstruktywnych zawodników na pilce. A je to vážný punkt naše gry. Jasné, že jsou situace, kdy tam možným v té organizaci zrobit lepěji trošku, ale zase tam je z jeho strany to pragnění dát maxa nebo ještě možno trochu věncej v té situaci do toho, aby družina funkcionovala dobře. Teraz chci vám zeptat o Filipa Rajčeviča, bo z tego, co obserwujemy, to on jest jednak trochę inaczej się porusza na boisku, inaczej zachowuje niż Erik Exposito. Schodzi bardziej do środka, więcej gra piłką. I czy ten inny styl gry Rajcewicza wymaga też trochę innego grania reszty zawodników? Czy jakby musi być trochę przekonstruowana sposób prowadzenia akcji drużyny, trochę zmiany w tym, jak gra w ofensywie Śląska wygląda? Każdy jeden zawodnik, i tak jest to z naszymi napastnikami, nie jest ten sami. Jak pan dobrze mówi, Filip Rajčević má taký styl gry, že jde trochu nižej pro pilke, ale je to o každém jednom tréninku, který robíme na bojsku, ať je to taktičný, nebo je to potom meč, aby tam byly určité automatizmy, aby Filip věděl, jak se bude rušat Chrapek, jak se bude rušat skřídlový a tej také štěgulnej spolupráci, ať už v ataku, nebo i potom do obrony v defenzivě. Ale czy to bardziej trener będzie starał się zmienić trochę grę Rajcewicza pod to, jak gra Śląsk, czy bardziej zmienić resztę zawodników ofensywnych pod to, jak gra Rajcewicz?
Zawsze jest to tak, že se snažíme vykořisťat, jeliže máme závodníka s jakošťou, které má svoje atuty, tak ty jeho atuty vykořisťat. Ale je to zasadzené do stylu gry, který chce grat na celá družina, naša družina. Tak to je. A ten závodník musí respektovat. Není to tak, že do ataku Rajcevičovi nebo našim závodníkům, kteří mají invencie, mají jakoš, jim svážeme, že musíš tylko takto grat. Tam to není tak. Oni můžou tam variovat, ale jsou tam určité automatizmy, které musí třímat se vzhledem i do defenzivy po ztrátě pilky. Pamiętaj, że po karze zawieszenia wraca Filip Markowicz. No i właśnie, czy on wraca od razu do kadry meczowej, bo to jest tak, że pan czeka na tego piłkarza, czy on po prostu rywalizuje z innymi, ale to nie jest tak, że na jego powrót czeka na kusiu? Z Filipem to jest tak, jak ze wszystkimi. Rywalizuje o miejsce w składzie. Zrobil bardzo dobrý okres przygotowawszy. Wcześniej, když přichodzel, v počátku jeho występu v Tutaj, tam mu trochu brakovalo lepiej fitnessu na większym poziomie. Teraz zrobil bardzo dobrý okres przygotowawszy, odsedil si ty tři káre, které měl z ostatného meču před świętami na Krakowi a teraz je prosto przygotowany a vidělem na něm v traktě tréninku, v tréninkách, že je nabuzený. Czy wyobraża pan już sobie zagłębie dobiegające bez Świsza inaczej niż do tej pory? Czy myślał pan o taktyce przeciwnika i jak do niego w takiej sytuacji podejść? Dzisiaj jsme si analyzovali před tréninkem, tak jak zawsze, jak jsem mluvil k hře našeho přetivníka za Gwembie. Víme, že Sliš pošet do Legii, ale taky víme to, že přichodzel bardzo dosvědčený pomocník z Rosii, Rosíčik, Bakširov, což je bardzo dla mě pomocník s jakošťou i s bardzo dobrou dosvědčeností. Takže jaká będzie gra za Gwembie, já tak myšlám, že oni ten svůj styl gry nebudou měnit. Nebudou. Je to jasné, je to nový element v družině, jeliže będzie vystoupí, ale ogólně styl gry za Gwembie będzie taký, jaký oni grají. Pivkářský, konstruktivní, s bardzo nebezpečnými skřídlovými závodníkami, s konstruktivním dešontkom, stařinským, takže víme, že nás čeká duže vyzvaně. Ještě je